To jest program Twoja Akcja, Tomasz Domański. Dzień dobry. Dziś będzie nietypowo, a to za sprawą otwierającej się właśnie branży gastronomicznej. Już za chwilę gościem programu będzie znany i lubiany lekarz, a chwilę po nim ekonomista, który wskaże, jak odmrażająca się gospodarka wpłynie na wzrost PKB. Zapraszam. Doktor Michał Sutkowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana doktora, witam państwa. Panie doktorze, wszyscy jesteśmy już zmęczeni tym ponad półrocznym lockdownem, a zwłaszcza restauratorzy, którzy operują w branży gastronomicznej. Od tego weekendu będziemy mogli korzystać z ogródków kawiarnianych. Myśli pan, że odbije się to nam w niedalekiej przyszłości czkawką? No, może tak być. Trzeba powiedzieć, że ta czwarta fala jest możliwa. Są takie symulacje, takie estymacje dotyczące czwartej dużej fali pod koniec czerwca. I będzie to wynikiem prawdopodobnie właśnie powrotu dzieci do szkół i także otwarcia, szerokiego już otwarcia gospodarki. Musimy być uważni, musimy być rozsądni, musimy w sposób spokojny, bardzo zrównoważony, bardzo taki bym powiedział, nie tak bardzo spontaniczny, jakbyśmy pewnie chcieli, korzystać z tego wszystkiego, całego dobra, pilnować się, dystansować, mieć maseczkę, pamiętać o tych regułach, które są w ogródkach, są w kawiarniach, już niedługo także w zamkniętych pomieszczeniach kawiarnianych. To wszystko można zrobić, ale to wymaga naszego niewątpliwie pewnego wysiłku, pewnej uważności, ostrożności. No tego nigdy dość. No właśnie, panie doktorze, restauratorzy oczywiście są zobligowani do tego, żeby zapewnić nam maksimum bezpieczeństwa, ale to jednak od nas samych zależy, żebyśmy zadbali o to swoje zdrowie. Jak to mądrze zrobić? Maseczka, dystans, dezynfekcja. No myśli pan, że te argumenty przekonają wszystkich tych, którzy będą korzystać w danej chwili z pewnego rodzaju rekreacji, można powiedzieć? No różnie to pewnie będzie. Do części to trzemy, do części nawet ten apel jest pewnie niepotrzebny, czy te nasze apele są niepotrzebne, bo ludzie w większości są rozsądni, ale duża część niestety, może 30, może więcej już procent, bardzo lekceważy te przepisy, od początku to robili. Działają też przeciwko tym restauratorom, tym miejscom, działają przeciwko gospodarstwu. Powinni zdawać sobie takie osoby powinny zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli będzie więcej zakażeń, to nie wrócą do tych ogródków restauracyjnych, do restauracji za tydzień już w pomieszczeniach zamkniętych. Będą cofane te wszystkie rzeczy. Jeżeli tego nie wypaliłaby jeszcze akcja frekwencyjna dotycząca szczepień, no to mamy już problem na jesieni. I po okresie takiego względnego spokoju, który będzie latem, względnego powtarzam, bo w dalszym ciągu mamy 3-4 tysiące zakażeń, mamy w dalszym ciągu bardzo dużo zgonów jeszcze, po 300, to już nie jest 800, ale to jest, proszę państwa, codziennie, tak jakby spadł samolot, więc to powinno docierać do nas, nie dociera do wszystkich. Potrzebne są na pewno dalej kampanie edukacyjno-promocyjne na rzecz właśnie takich zachowań. Potrzebne są właśnie te egzekwowanie tych wszystkich obostrzeń. Z przykrością konstatuję, że jeżeli nie ma kar, to też nie ma dla niektórych osób właściwego, czy niektóre osoby niewłaściwie się zachowują. I na koniec jeszcze takie pytanie, czego by pan życzył Polakom, nie tylko Polakom, również obywatelom przebywającym w naszym kraju w ten weekend? Dobrych, ale nie bardzo bezpiecznych spotkań w tych kawiarnianych ogródkach. Maski w kieszeni jednak, nawet w przestrzeni otwartej, bo może ona się przydać. Uważności i dużo zdrowia. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i wykładowca Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i również wszystkiego dobrego i również dużo, dużo zdrowia, panie doktorze. Proszę się pilnować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Krysiak, SGH, Instytut Myśli Szumana jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu Twoja Akcja. Panie profesorze, wiele ośrodków badawczych rewiduje swoje wcześniejsze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Polski. PKB będzie rosnąć o 4% zdaniem Komisji Europejskiej w tym roku w Polsce i aż o 5,4% w przyszłym. Czy to oznacza, że tarcza antykryzysowa zadziałała? Czy składają się na to jakieś inne czynniki, pana zdaniem? Zdecydowanie tak. Moim zdaniem właśnie tarcza, ale tutaj trzeba podkreślić, tarcza, czyli ta inicjatywa rządu pana premiera Morawieckiego, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, bo gdyby tej współpracy nie było, to ta tarcza nie byłaby aż tak skuteczna i tutaj widzimy, że ona miała swój efekt w poprzednim roku, doskonały efekt, który polegał na tym, że spadek naszego PKB był, no można powiedzieć, minimalny w takich warunkach, podczas gdy te spadki w krajach zachodnich, również w Niemczech, Francji, Włoszech, były dwu, trzy, nawet krotnie głębsze. I tu myślę, że ta logika, czy jakby ten impet rozwojowy jest za przyczyną właśnie tej strategii utrzymania miejsc pracy, czyli utrzymania załogi na pokładzie, która właśnie w momencie, kiedy dokonuje się to odmrażanie w tych różnych falach, które były też poprzednio, natychmiast podejmuje działanie. Tu takim rezultatem widocznym jest właśnie chociażby taki fakt, że mamy potężną nadwyżkę eksportu nad importem w poprzednim roku, około 50-60 miliardów i w tym roku w mojej opinii możemy nawet sięgnąć do poziomu 100 miliardów, a to oznacza, proszę Państwa, konkretne pieniądze. 100 miliardów nadwyżki eksportu nad importem to oznacza, że 100 miliardów gotówki zostaje w naszym kraju, czyli porównując to do tarczy antykowidowej, to jest połowa kwoty właśnie wydanej na tarczę, a zatem my bardzo szybko będziemy odrabiali właśnie te straty podczas kryzysu pandemii. Panie profesorze, nie ma co ukrywać, miliardy złotych zostały wpompowane w polską gospodarkę. Czy inne kraje Unii Europejskiej mogą się pochwalić podobną akcją? No, w innych krajach te koszty też były ponoszone, ale one, wydaje mi się, tam przyjęta została zła strategia, relatywnie. Być może w niektórych krajach te kwoty były nawet większe, natomiast tam niestety to nie znalazło takiego przełożenia, o jakim my mówimy tutaj w Polsce. Tam wydaje się, że właśnie ta kooperacja z przedsiębiorstwami, czyli ten efekt utrzymania miejsc pracy nie zafunkcjonował, czyli znacznie bardziej pogłębione bezrobocie, no chociażby tutaj taki fakt, że no, po pandemii, proszę Państwa, paradoksalnie wychodzimy z najniższym bezrobociem 3,1% w Europie, podczas gdy inne kraje mają 2-3, nawet czterokrotnie wyższe właśnie te wskaźniki. Czyli tutaj właśnie wydaje się, że ten taki mechanizm, czy powiedzmy koncepcja, którą ja nazywam solidaryzmem społeczno-gospodarczym, był istotnym takim kluczem do sukcesu, bo jednak pamiętajmy, w gospodarkach w krajach zachodnich jednak dominującym jest taki, powiedziałbym, dominantą jest rola korporacji, czy rola, można by powiedzieć, takiej koncepcji neoliberalnej w gospodarce, nawet powiedziałbym ideologii, mniej koncepcji ekonomicznej, bardziej ideologicznej i to też właśnie było tym czynnikiem, który moim zdaniem tam nie doprowadził właśnie do dobrych efektów. Panie profesorze, tak na koniec jeszcze, pana zdaniem, będziemy w najbliższym czasie liderem, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej?
A to nie ma najmniejszej wątpliwości, proszę Państwa, bo tutaj po pierwsze już mamy pewną ścieżkę podczas pandemii, wyraźną, istotnie jesteśmy do przodu w stosunku do Zachodu. I teraz te ostatnie, prawda, powiedziałbym, no mnie nie zaskakują te korekty i to ważnych ośrodków analitycznych w Unii Europejskiej i nie tylko, o wzroście tego PKB, większym wzroście niż poprzednio antycypowano. I tutaj to tylko pokazuje, panie redaktorze, jak bardzo mamy elastyczną gospodarkę, funkcjonujące podmioty i można by powiedzieć remodeling, ja podkreślam, bardzo takie inteligentne i kreatywne zachowanie przedsiębiorców, czyli zmiana modelu biznesowego, organizacyjna zmiana, komunikacyjna, prawda, powoduje, że my istotnie redukujemy również koszty działalności poprzez właśnie sprawniejsze procesy i mniej kosztowne, również między innymi w tym zakresie na przykład praca zdalna, bo na przykład w procesach zamówień surowców czy materiałów do produkcji wcale nie musimy jechać do fabryki. Możemy, osoby zajmujące się działem zamówień mogą siedzieć w domu, a to jest redukcja kosztów. No właśnie, można też ograniczać koszty, nie ruszając się z domu, realizując swój program z mieszkania, z balkonu. Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za wizytę w naszym programie. Bardzo. Pan profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa i Instytut Myśli Szumana. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I to wszystko na dziś. Życzę miłego weekendu. Polecam też powtórki programu w sobotę o godzinie 20.50 i w niedzielę o godzinie 23.00. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.